możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imagina. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważasz, że nas nie powinniśmy, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę co? No, się odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną. Teraz i zawsze. Spotykamy się dzisiaj w bardzo nietypowym gronie, albowiem no, święta są. Znaczy, zaraz wyjaśnimy, czy one są, czy ich nie ma. Po tej stronie jest Diabolissimus, a po tej stronie tutaj obok siedzi przy stole kto? Kruczek. No to Kruczku. Dlaczego siedzimy w barze? Bo zimno na dworze. W Moskwie jest ponoć minus 20. No, u nas nie wiem, ile jest. U nas jest minus 5, ale no, zauważyłeś, że wszystko, co złe, idzie ze wschodu? No, taka tradycja. No niestety, w Moskwie minus 20, dobrze tak skurwysykam. Ale no, dobrze, no spotykamy się, miało konserwy nie być, ale dzisiaj jest jednak, taka świąteczna, trochę na wesoło. Zobaczymy, na ile się uda i na ile będzie słychać, bo... Mamy nadzieję, że ten podkład, który brzmi teraz, nie przeszkodzi w słuchaniu tego. No, mamy nadzieję. I? No cóż, ty chciałeś przed chwilą powiedzieć, że w ramach świąt, bo jeszcze one są, tak? Bo za chwilę ogłosimy ich odwołanie, ale teraz jeszcze są, więc chciałeś życzenia złożyć, bo wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Chciałeś się przyznać do czegoś? Bardzo proszę, wspieramy cię. Znaczy, ja chciałbym się przyznać przede wszystkim do miłości do naszego jaśnie nam pojawiającego słońca Peru, Donalda Tuska. I za to, że dzięki niemu te święta tak naprawdę się odbyły, bo bez tego, gdybyśmy nie byli jedną wielką polską rodziną, to nic by z tego nie było i zimy by nie było i w ogóle dróg by nie było i kolei by nie było i świąt by nie było, tak jak w Danii. I pieniędzy by nie było. Też by nie było. I dziury by nie było w budżecie też. To wszystko by nie było. I w ogóle tej polityki miłości, a tak jest, i się cieszę. Cieszmy się, żeby nam plusy nie przysłoniły minusów. No albo odwrotnie. No, w każdym razie coś takiego, żebyśmy, prawda, nie oślepi, tak, tam, żeby nas żaden seryjny tam, takie tam, nie, to jest. Ministerstwo Prawdy podało, że seryjny samobójca to nie istnieje, chociaż zauważalne jest to, że występuje. On nie istnieje, ale występuje, bo tak przedwcześnie
kończą ci, którzy akurat mają jakieś większe wątpliwości. To jest wszystko spowodowane tym, że oni cierpią na paranoję, tak? Tak, ja myślę, że człowiek, który żyje w nienawiści do normalnych ludzi i do tego, co jest przyjęte... Do wspaniałej, ślicznej, kochanej i nieubłaganej, znaczy tak. Nieomylnej władzuni, to tak? Tacy ludzie z takiej zgryzoty po prostu i z tego, z tej frustracji żyją krócej, to myślę, że ktoś to udowodni w końcu, tak jak globalne ocieplenie udowodni. Tak, zdecydowanie. To powoduje zgony przyspieszone. Tak, tak, tak. Nas to nie dotyczy, my tutaj deklarujemy miłość do końca roku co najmniej. Znaczy, nie chciałbym wyrażać się, jakbyśmy tę miłość okazywali w momencie, gdybyśmy tak spotkali nasz obiekt miłości, ale myślę, że byłoby to podobnie jak wygląda forma miłości Rosjan i Niemców wobec Polski obecnie, więc myślę, że się z tym zgodzisz. A dupa cię nie swędzi od tych życzeń? Jeszcze nie. Jakoś się trzymam, bronię się. Jestem konserwatystą, więc jakoś walczę do ostatniej kropli krwi. No dobrze, no to właśnie. Dziękujemy za święta, że są. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo w duńskiej, jednej z duńskich miejscowości święta zostały odwołane. Nie ma świąt. I tutaj zgłaszamy, że no nie ma świąt. Bardzo dobrze. Niepotrzebne są święta i nie wiem dlaczego. Otóż w owej miejscowości jest demokracja, a nie święta jakieś. Wiesz o czym mówię. No, chodzi o tej sprawie, że muzułmanie wydali wszystkie pieniądze na obchody jakichś własnych świąt z Rady Miasta i nie było już obchodów, nie było pieniędzy na to, żeby choinkę w mieście postawić. Więc odwołano, że świąt tak, nie. Odwołano, tak, nie? Nie ma świąt. W ramach tolerancji Dania przechodzi na islam. Tak, zatem jeżeli ktoś nie jest ciapaty, to proszę się rozejść od głośników. I do widzenia, proszę się rozejść, wygnać rodzinę tam i przejść na Island, czy tam sierpem i młotem, znaczy tym półsierpem tym. Półksiężycem. No. I to gwiazda ta sama. A to ja nie wiem. Taka pięcioramienna też. Jak się odwróci do góry nogami, to wychodzi pentagram. Tak. Zamiast karpia polecam kebaba z baraniny. O właśnie, no i mieliśmy tutaj przygotowaną drobną ciapatą listę nowych dań wigilijnych. Oczywiście wigilia, czyli dzień przed. Dzień przed, nie wiem przed czym. Przed szabasem? Nie, to nie to. Nie oni. To inni. No ale mamy to przygotowane. Też semici. Też. Czyli tak, kebab na cienkim cieście. Falafelki może, szaszłyki z baraniny. A czekaj, falafelki to nie byle jakie, bo falafelki na kafelki. Szaszłyki z baraniny dla baranów, gyros na wynos i bitki z ciapatajca, a z kitajca to jeszcze jajca. I to tyle. Wszystko, żeby było dobrze, to z GMO. Tak, bo uchwalono. Tylko GMO, bo tak uchwalono u nas i jest dobrze, będzie dobrze. Powiem szczerze, że do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, bo... Sama Doda się włączyła w obronę GMO i nawet ona nie pomogła, to jest coś nie tak, bo ich te pałę nie pokazali i Doda się pomalowała sobie twarz, że jej pół twarzy odpada i z narzeczonym się tam pojawiła i narzeczony powiedział, że mieszka. Który? Aktualnym, nie znam. Ja też nie znam. Ale mówiła, że jest aktualnym. Ale jest celebrytą, znaczy jest znany z tego, że jest, znany. Już się staje celebrytą, nie był. A, jeszcze nie był, dobrze. Mówił, tak. Że mieszka w Stanach i to jest straszne, to GMO. Także aha. Skoro wie to, to jest. Ale jak to, że sama Doda, sama, że ona tak śpiewała dla tego obiektu miłości ogólnej, że nie, ty tylko tam... musisz, domku musisz i śpiewała mu piosenki, udawała Marilyn wobec niego, tak? Było tak parę lat temu, nie wiem, czy pamiętasz. Coś takiego, no. Wiada, zdrada. Ludzie, żeby przestali kochać platformę, muszą dostać w coś, co ich dotyczy tak bardzo dokładnie. Tak jak jeden mój znajomy. Jeden mój znajomy kochał Donalda i mówił, że nie ma nic lepszego niż platformowe Teska, dopóki on nie zakazał mu grać w pokera przez internet. I dopiero wtedy zaczął widzieć inne sprawy. Do tej pory to.
nie było absolutnie mowy, że Donald był zły. No ja mam taką sytuację, nie powiem gdzie, że widziałem, iż pewne osoby wyrażały miłość absolutną, również tak jak my przed chwilą, i okazało się, że synek został zatrzymany za to, że został uznany za kibola. I się okazało, że to jest nagle prowokacja i się okazało, że ta miłość już... Że stara miłość to jednak rdzewieje. Zdarza się. Zdarza się. Tak jak radzieckie czołgi, znaczy sowieckie czołgi rdzewiały i rdzewieją, no to nawet taka miłość absolutna, polityki miłości, może rdzewieć. Dlatego będzie wprowadzony urząd do spraw mowy nienawiści, żeby nie rdzewiało tak szybko, ale o tym na koniec. Wróćmy do ciapatych. A zanim wrócimy do ciapatych, to może... Zdrówko. Otóż, skoro już zaczęliśmy od takich kolorowych rzeczach, bo to święta to muszą być kolorowe, tak? Kolorowe i radosne. I niepodległe, tak? Niepodległe. No. Znaczy podległe, ale kolorowe. I musimy być wszyscy razem, jak to nasz kochany premier mówił. Tak. Zatem, nie wiem, czy słyszałeś, no, wiem, że słyszałeś, no, to nie będę mówić, że nie wiem. Wiem, że słyszałeś, nie wiem, czy słuchacze słyszeli, ale Miss Francji okazała się zbyt biała. Ostatnio została wybrana na Miss Francji pewna Francuska o francuskiej urodzie, ale środowiska nowych Francuzów, a konkretnie w postaci Rady Organizacji Chroniących Przywilejów Mniejszości Pochodzących z Afryki, stwierdziły, że ona jest za bardzo biała. Tak, i że mówili, że jej kolor skóry nie odpowiada średniej koloru skóry we Francji. Powinna być taka trochę bardziej jak Arabka, bo to wtedy jest pośrednio między tam czarnym a Francuzem, to taki Arab, to jest perpetuum mobile, idealny środek. Tak. Francuza. Ja bym twierdził, że bardzo słusznie. Ja bym wziął i powiedział, że powinno być jeszcze bardziej to uśrednione. Wręcz powinien być wprowadzony pewien parytet. Na zasadzie parytetu. Średniej właśnie. Mianowicie, zwracam się tutaj do środowisk LGBT, żeby wystosowały potowy apel, iżby Miss Francji była bardziej męska. Żeby było średnio według płci również, bo jak kolor musi być średni, no to płeć też średnia musi być. Tylko nie wiem, czy wtedy to by była Miss. Kwestia nazewnictwa to jest rzecz dyskusyjna, także mogłaby być Miss. No tak, pewna posłanka jest nazywana kobietą. Posłonko. To... Chociaż to może jest i wielkie jak słonko, ale słonka nie przypomina. Na pani minister ministrą. Tak. Pani minister jest ministra. Tak. Minister. A pewna środa jest nazywana profesorem. Też mnie to bardzo śmieszy. No ale tutaj uprawiamy mowę nienawiści, tak? No cóż, ja nie wiem, to jest mowa nienawiści. Ja po prostu chcę dojrzeć do tej miłości, więc ja się wyzbywam tej mowy nienawiści. No ale to zależy, jakie poglądy wygłaszasz przez tę swoją mowę. To nie chodzi o to, co ty mówisz, tylko jak. Znaczy nie chodzi jak mówisz, tylko co mówisz. No ja się staram dojrzeć do tego całkowitego lewomyślnego. Jak jesteś panem Niesiołowskim, to możesz bluzgać na wszystkich w koło i to nie jest mowa nienawiści. Nawet dziennikarki. A jak jesteś jakiś... A ja lubię tak... Przecież nie, nieprawda. Nieprawda. Żartuję sobie tym razem. Chociaż próbuję dojrzeć do tej lewomyślności, ale no... Niestety. Ale dobrze, no to tutaj ma być ten urząd. No to... TW Znak, znaczy przepraszam bardzo, minister Boni mówi nam tak, szable do dłoni i koniec tą nienawiścią. Dożynamy watachę, czy nie? Tego nie powiedział, to nie on. Nie, to by była mowa nienawiści. To nie. Teraz. Takie dożynanie to jest nienawistne. Ale teraz. Wcześniej, a czekaj, bo rzucanie farbą w
malunki Matki Boskiej, to jest nowoczesność. Nie, to jest performance. Performance, a tak. Tak, tak, tak. A jak... Swoboda... A jak zrobię jakiemuś Donaldowi srakę bukakę na twarz, to... to co to będzie? Też będzie performance, czy to będzie już czyn nienawisty? Czyn nienawisty i pewnie napaść na konstytucyjne organy państwa. Słuchaj, ja nie... Nie wiem, myślę, że mogłoby tu nawet znaleźć się jakieś bardziej dobitne określenie na to, na takie szpetne zachowanie. Nie, ja już rozumiem swój błąd, tak. Proszę o wybaczenie i życzę wszystkim miłości, tak. Miłości, przede wszystkim miłości. Żeby było lepiej. Żeby wszystkim, tak. Wszystkim. Wszystkim swoim. Słuchaj, nie... W ogóle to ja chodzę po świecie i jestem strasznie zdziwiony, bo miał być koniec świata 21. O co chodzi? Ja uważam, że był. A. Był, tylko nie zauważyliśmy. Ja twierdzę to kategorycznie po tym, że zatrzymał mi się zegarek. Dokładnie o 12.00 zatrzymał mi się zegarek i... To był może zegarek Majów. Nie. To był słoneczny zegarek, bo mi się ciemno zrobiło. Słuchaj, ja myślałem, że na ręce to ja noszę... Nie, on... Ty, faktycznie to jest słoneczny, bo on jest farbą fosforyzującą, to w nocy też jest słoneczny. Też się świeci. To jest... To tak, to się o 12 zatrzyma, to wiele wyjaśnia. I to mnie podkusiło, że chyba ten koniec świata był, tylko że myśmy go nie zauważyli. A kiedy ma być drugi koniec świata, kolejny? Na drugim końcu świata. Bo już był 2000, w 2001 kojarzy, teraz był... Kiedy następny? No to nie wiem. Koniec świata to będzie jak Domek odpuści. Nie. To co wtedy będzie? Nie odpuści. Wczoraj publikowali najnowszy sondaż, że jest bezpieczeństwo 10% przewagi nad PiS-em, także władza nie jest zagrożona. Tak. Jesteśmy bardzo jednak słusznie, jesteśmy prawymi Europejczykami, wiemy co jest dobre dla ojczyzny, jesteśmy świadomi. Której? No naszej wspólnej europejskiej ojczyzny. Tej ze stolicą w Berlinie. Czy tej w Moskwie, bo to zależy którzy, bo to wiesz, to teraz jest kondominium, nie? No tak. I to nie wiem, czy to jak się powie, że jednej, to wtedy nie będzie mowa nienawiści wobec tej drugiej. Stolic chyba jest kilka. A jedne są de facto, a inne de jure, tak? No myślę, że wiesz, w jednej jest pewnie coś, jakiś parlament, w innym Ministerstwo Sprawiedliwości i tak dalej. Oni się tak wymieniają. Ja nie wiem, jak to działa. Ja tam słyszałem, że we Frankfurcie tam rządzą. A, we Frankfurcie. Tam chyba drukują tam jakieś... Grupa jest. Drukują jakieś grupa obrazki. Grupa i bank. No. Drukują obrazki na kolorowych kartkach. Tak. Z cyferkami i nazywają to, że to są tam eurosy takie. No, eurosy. A to niedługo. Nie? Ja chyba będą musieli zmienić tą nazwę. No to będzie koniec świata wtedy. Waloryzacja. A, nie, no tak, no to będzie tak. Waloryzacja i rewalutyzacja, czy coś takiego. Będzie określenie, jeszcze nie wiemy, ale to będzie konieczna reforma, musimy do niej dojrzeć. Inflacja jeszcze z tych pojęć się tam przewinie może. Inflacja, jeszcze tak. Jeszcze jakieś hiper słowo może będzie po hiper. Drodze. Hiper, to będzie hiper, wspaniale. Cieszmy się, już możemy się cieszyć. No i cóż, ja bym ogłosił konkurs noworoczny. Jakiś konkurs? No, kiedy konserwę zapuszkują. No, konserwę jak liczba słuchaczy przekroczy, nie wiem, 6-0. Nie, no to co to? No to nie dużo brakuje, tak mówiłeś bynajmniej. Ja to nie ja mówiłem, to co ty gadasz? To nie ty. Znaczy, ja nie, chociaż nie, mogłem tak mówić, bo ja wyliczałem te zera, które tam od czasu do czasu nam spamują. Wiesław, taki Michał, a nieważne, nie będziemy ich tutaj wymieniać. Wszyscy inni to jednostki. Z czego się bardzo cieszymy, no ale prawda, nie zawsze. Ale konserwa jak jest w puszce, to dłużej przetrzyma. To jest... Może tak, tylko że wiesz...
raz trafiłem na tam 2-4, bo akurat 4-8 się nie dało. No, to tam nie było wygodnie. Nie i długo bym tam nie wytrzymał. Ale jak na dłuższy czas człowieka jakby na sanatorium wysyłają, to podobno jest fajnie. Masz książki, siłownie. No to zależy który, bo wiesz, bo takiego Bolka kiedyś tak zamknęli, że jak zapisali rachunek, ile on pieprzył kurczaków, ile szampana wyżłopał, ile koniaków, ile tam... Tam musiało być mnóstwo chłopa, a on jeden, sam obalił komunę. Chyba tym, że tak wszystko zamawiał i te rachunki doprowadziły do bankructwa. No gospodarczo wykończył PRL. Tak, sam obalił. No. A reszta tych, co byli internowani, to tu, to tam, co oni zrobili? No. Ale to jest tylko chleb, woda, tam coś tam jeszcze. No, co to było? No. Co to za rachunek za to? No, dajcie spokój. Co? Trzeba dojrzeć do tej polityki miłości. No, żeby było lepiej. Tak, to już mówiliśmy. To warto powtarzać. Tak, żeby się nauczyć. No bo święta i już, znaczy nie ma święta. No nie, święta. Nie, tak. Są dzięki platformie, ale nie będzie długo. No to zdrowie. Zdrówko. Pijmy za to, póki jeszcze nas stać. No i dobry, chyba było na tyle. Życzymy wam szczęśliwego nowego końca świata. No i no, co kto sobie życzy, no. Tyle bym życzył, a ty co życzysz? No ja życzę, żeby na przekór wszystkiemu 2013 było odrobinę lepsze od 2012, mimo iż też podawali jakieś statystyki, że jedynie 25% Polaków stwierdziło, że 2012 był rokiem dobrym. To powiem ci, że ostatnio sprawdziłem, jakie jest bezrobocie u mnie w Grajdole. No to tak powyżej 16 i nie rośnie. Jest, nie jest źle, bo pewnie w Polsce jest bezrobocie poniżej 10%, bo się nie opłaca zatrudniać. Jest 13. No myślę, że jest poniżej 10. Nie opłaca się zatrudniać. Ja nie znam ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, jeśli nie chcą. No. U siebie w Grajdole nie mogłem, a ja jak się przeprowadziłem, to tam od razu, non stop. No i cóż, dobra, no to tyle. No to wesołych, radosnych, przyjemnych końcówek świątecznych. Sylwestra. Tak, a właśnie, a propos Sylwestra. Może będzie szopka noworoczna, a może nie będzie. Zobaczy się. Jak będzie, to będzie można być może nawet usłyszeć w eterze, a może nie. A wszystko teraz takie może będzie, może nie będzie. Się okaże. No. No to tyle. No to dobranoc teraz i zawsze. Idźcie w cholerę, platusy. Pozdrawiam, dzięki. Słuchajcie dalej konserwy.